Porażka, klęska, katastrofa. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się zaraz po końcu gwizdku. Po spotkaniu Legia Warszawa Molde FK, po bardzo gorzkiej porażce Legii w europejskich pucharach. Po porażce, która oczywiście oznacza koniec europejskiej przygody, słuchajcie, karmiliśmy się tymi opowieściami o grze na kilku frontach, o tym, że Legia wyciągnęła wnioski po porażce przed tygodniem w Norwegii, o tym, że Legia w końcu zaczęła grać lepiej w piłkę, że zaczęła grać lepiej w obronie, tym samym 62 sekundy i Legia wyciągnęła piłkę z siatki. No naprawdę dzisiejsze spotkanie było katastrofalne, zwłaszcza widoczne były te deficyty z tyłu. Ja już nawet nie mówię o indywidualnej grze konkretnych zawodników, Pankow, Kapuadi czy Tobiasz, no bo gdzieś to wszystko zakrawa na skandal, tylko generalnie o takich postawach wojskowych, którzy przecież mają aspiracje, by dotykać wielkich rzeczy. Nie będzie też oczywiście tego nawiązania do przygody Lecha Poznań sprzed roku, kiedy kolejarz awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Teraz tego nie ma. Legia odpada na poziomie 1/16 finału z drużyną, którą wszyscy gdzieś skazywali na pożarcie. Mówiliśmy sporo, że Liga Norweska nie gra, że Molde jest bez odpowiedniego rytmu meczowego. Porównywaliśmy sobie jedenastki, mówiliśmy, że ten piłkarz jest dużo gorszy, że Legia ma takich, a takich piłkarzy. A na samym końcu wszyscy dostaliśmy mokrą szmatą w Molde. Natomiast tak naprawdę, jak gdzieś to wszystko oceniam na samym końcu jako kibic, bo naprawdę wierzyłem w Legię Warszawa. Chciałem po tym spotkaniu kibicować i śpiewać z Legią, chciałem kibicować stołecznej drużynie i cieszyć się jej fajną, ciekawą grą. Natomiast jak sobie popatrzę na wyniki Legii, na te słabsze mecze na początku sezonu, to oczywiście wiele rzeczy się tutaj tak naprawdę nie zmieniło. Mam tutaj na myśli grę z tyłu, bo Legia jak traciła bramki, tak cały czas traci. Jak nie była zorganizowana z tyłu, tak dalej, ta organizacja jest na słabym poziomie. Natomiast wtedy to wszystko było maskowane dobrą grą z przodu. Teraz jak sobie popatrzymy na tę kadrę Legii, to po pierwsze napastnicy są bez formy, chociażby ta sytuacja Tomasa Pekarta z początku drugiej połowy, kiedy nie trafił właściwie do pustej bramki z trzech metrów, więcej chyba dodawać nie trzeba. Mieliśmy też fajną sytuację Marka Guala, który no nie popisał się pod koniec pierwszej połowy, natomiast przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na środek pola, bo ja już wielokrotnie nawoływałem i powtarzałem, że Rafał Augustyniak nigdy na świecie i nigdy w życiu nie będzie środkowym pomocnikiem, to jest środkowa obrońca z fajnymi inklinacjami gry do przodu, natomiast nigdy w życiu nie będzie szóstką czy ósemką, próbując grać gdzieś tę swoją piłkę. No nikt mi nie powie, że to jest zawodnik, który nadaje się do tego, żeby grać w środku pola Legii, ale właściwie to samo możemy powiedzieć o Kacprze Tobiaszu, który jak zwykle wyglądał średnio, nawet kiedy bronił, to wyglądał dość pokracznie, kuriozalnie. Ja mówiąc szczerze, bałem się za każdym razem, jak zawodnicy Molde mieli piłkę, jak napierali na bramkę wojskowych, bałem się, że Kacper Tobiasz, mówiąc wprost, coś odwali. Natomiast mówiąc o konkretach i dlaczego Legii ewidentnie nie poszło, bo to nie jest tak, że ten mecz przy Łazienkowskiej był słaby, tylko wszystkie spotkania w tym roku kalendarzowym były zdecydowanie poniżej oczekiwań, nawet ta wygrana z Ruchem Chorzów, taka minimalna, taka powiedziałbym na zaciągniętym hamulcu ręcznym, też dawała sporo do życzenia. Przede wszystkim trzeba popatrzeć na kadrę i na to, że Legia sprzedała dwóch zawodników kluczowych, to jest oczywiście Slisz, a także Mucci. Legia zarobiła na tych zawodnikach 13 milionów euro, natomiast patrząc na jakość sportową, to ta zdecydowanie osłabła. I oczywiście ktoś powie, że księgowość w Legii jest zadowolona, że to jest wszystko jeden wielki biznes, że Slisz przebierał nogami, żeby odejść z tego klubu, że taką ofertę z Ernesta Mucciego no nie można było jej po prostu zignorować i odrzucić. Natomiast na samym końcu, w mojej opinii, takie pieniądze, albo trochę mniejsze, były do podniesienia w Europie. Jeżeli Legia by się nie osłabiała, tylko by się wzmocniła, jeżeli dokoptowano by jeszcze kilka ogniw do tego, żeby ta gra w Europie była na lepszym poziomie i być może Legia nawiązałaby do tej pięknej historii Lecha Poznań. Natomiast teraz tego nie ma, drużyna jest absolutnie zdruzgotana. To jak prezentowała się w tym dzisiejszym meczu, to jest naprawdę skandal. Jestem przekonany, że kibice będą, no nie wiem czy żądni krwi, ale będą chcieli jakiegoś konkretnego wytłumaczenia. Będą chcieli, żeby ta drużyna zaraz wstała z kolan i punktowała bardzo regularnie na poziomie ekstraklasy. No chciałbym, żeby tutaj teraz były 3 punkty w każdym meczu, bo wiadomo jakie Legia ma aspiracje, a przypominam sobie patrząc na terminarz, że ten mecz z Koroną wcale nie będzie należał do najłatwiejszych. Pamiętam chociażby ostatni mecz w Kielcach, kiedy Legia przegrała w Pucharze Polski, także nie jestem wcale taki przekonany, że to najbliższe spotkanie, w którym Legia będzie musiała udowodnić coś swoim kibicom, będzie przez stołeczny klub wygrane. W tym meczu z Molde nie zgadzało się wiele rzeczy. Popatrzymy sobie na indywidualne zachowania piłkarzy, na taką apatię, na taki brak wiary. Ostatnio pisałem dość taki, powiedziałbym, ciekawy tekst o generale Gattuso, który prowadził ostatnio Olympique Marsylia. On dość ciekawie diagnozował świat, mówiąc o swoich piłkarzach, że brakuje im duszy, że mentalnie leżą, że wyglądają katastrofalnie właśnie pod takim kątem psychologicznym. Mam wrażenie, że to samo dotyczy piłkarzy Legii Warszawa, którzy nie są słabi,
którzy mają ciekawych zawodników w kadrze, natomiast nie są w stanie tego przekuć na boisko. Nawet Josua, więc no ewidentny lider i niewątpliwie piłkarz, który ma ten mental na bardzo wysokim poziomie, momentami tracił piłkę, był taki bierny i nie było widać tej iskry w jego oczach. Pamiętam chociażby te mecze na początku sezonu, kiedy Legia potrafiła tracić bramki z Austrią Wiedeń, z Midland, potrafiła tracić po 3 gole w meczu, natomiast na samym końcu albo remisowała, albo wygrywała i awansowała dalej. Teraz mamy drużynę rozbitą, drużynę, która absolutnie sobie nie może poradzić, no i na którą grę się trudno patrzy. Słuchajcie, oczekiwaliśmy fajerwerków, natomiast te de facto były przed pierwszym gwizdkiem. No ja już nie chcę wchodzić w taką konkretną analizę i liczyć te bramki, które Legia traci, analizować gol po golu, bo z pewnością za część bramek można winić Kacpra Tobiasza, który wygląda słabo, natomiast też no nie, też należałoby wymienić konkretnych obrońców, którzy zachowują się po prostu głupio, którzy przegrywają pojedynki, którzy nie mają jakiegoś takiego, powiedziałbym, rozeznania w przestrzeni, którzy nie odnajdują się właściwie w sytuacjach, kiedy trzeba bronić, rozglądają się gdzieś szukając tej piłki, także to wszystko wygląda źle i jak najbardziej trzeba to wszystko naprawić. Pytanie tylko, kto to będzie naprawiał, bo sporo się mówi o tym, że Kosta Runianicz kupił sobie czas grą w Europie. Pamiętamy tę sytuację w Kielcach, kiedy Legia niespodziewanie odpadła z Koroną w Pucharze Polski. Sytuacja w lidze też no, nie jest ciekawa. Cały czas to czołówka ucieka i Legia no, remisuje z Puszczą Niepołomice, gdzie powinna inkasować punkty i powinna gonić te drużyny z topu. Wiadomo, że cały czas jest w grze o tytuł mistrzowski, natomiast w tej chwili pozostaje tylko ekstraklasa, więc dopuszczam taką myśl, że kiedy przypadnie pierwszy taki poważniejszy dołek, a więc być może wkrótce w wykonaniu Legii, to już trybuny przyłaźnikowskie będą śpiewały Runianicz out, a więc też no, ciężkie chwile na pewno dla trenera, który ma przed sobą naprawdę trudne tygodnie, który będzie musiał odmienić los tej drużyny, który będzie musiał znaleźć jakiś świeży bodziec, być może odmienić grę tego zespołu, być może sięgnąć po nowe twarze. Natomiast tym wszystkim będzie się już przejmował Runianicz jutrzejszy, jak to się mówi dzisiaj, trzeba zapomnieć o tym wszystkim, oczywiście wyciągnąć wnioski, natomiast na samym końcu nie można działać pochopnie. Liczę, że Legia wstanie z kolan. Bardzo szkoda, przykro i żałuję, że nie gra w Europie. Natomiast dzisiaj, mówiąc wprost, była drużyną totalnie bezradną. Zasłużenie Molde wygrało. Molde, które wbiło Legii 6 goli w tym dwóch meczu. To jest naprawdę wynik skandaliczny, jak sobie popatrzymy na klasę rywala. Na to, że wszyscy karmiliśmy się przed tym dwóch meczem historiami, że to jest drużyna, która przecież no nie ma takiego rytmu meczowego, która przecież rozpoczyna ligę dopiero w kwietniu, a tym samym wszyscy się wybudzili z tego snu. Tak to wyglądało w skrócie. Dajcie koniecznie znać, co wy myślicie, jakie wy macie wnioski na gorąco po tym spotkaniu. Ja jestem, mówiąc wprost, przerażony, patrząc na ten mecz w wykonaniu Legii, na grę stołecznego klubu i na brak reakcji na to, co gra rywal. Na samym końcu standardowo, zresztą jak zwykle, zachęcam do subskrypcji kanału. Czerwony guzik na dole. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.